Jedna rzecz jest dość jasna, że to będzie prezydent, który będzie koabitował przynajmniej przez jakiś czas z PiS-em, czyli z siłą, która opozycyjną wobec siebie siłą polityczną. I jest pytanie o weto. Pewnie dla części opozycji jest jasne, że prezydent to może być ktoś, kto powstrzyma całkowicie PiS, ale czy wetować prezydent bądź prezydentka powinni wszystko, co zgłosi PiS, czy raczej powinien wspierać część dobrych rozwiązań, a wetować tylko to, co jest na przykład zagrożeniem dla porządku państwa, stabilności, ładu ustrojowego itd. Ja przyznam, że dopuszczam taką możliwość, że prezydent będzie koabitował z PiS-em przez 3 lata i będzie blokował to, co jest złymi rozwiązaniami, a akceptował to, co jest dobre. Na przykład, jeżeli idzie o politykę społeczną.